Policja jest godna zaufania i skuteczna. Według badań opinii publicznej uważa tak 2/3 Polaków. Sprawdźmy, jak jest we Wrocławiu. W tym mieście jak na razie to widziałem 2 razy policję, więc znaczy pozytywnie jak najbardziej. A czyli, że jak ich nie ma, to jest w porządku? Nie, jak są właśnie, to jest w porządku, no tak mi się wydaje. Akurat tutaj na rynku to może jest spokój, ale tam w tych dalszych dzielnicach zauważyłem, że tam to różnie bywa, nie? Wiadomo. A ogólnie na ulicach czuje się pan raczej bezpiecznie, czy nie? Jak najbardziej. Tak? Jak najbardziej. No ja tam nie narzekam. No wiadomo, są niektóre sprawy, które można przymknąć oko, ale no to po prostu... Pozytywnie, nie miałam nigdy problemu, nie zauważyłam, że coś... dzieje nie tak, bo jest pozytywnie. Wiadomo, no policja ma targety, tak, mandatowe, tak jak wszyscy, powiedzmy, w pracy, bardziej są sprzedawcami, tak, bo łapią jakiś, nie wiem, stoją pod galerią na przykład i łapią, tak, jak ktoś przejdzie na czerwonym świetle, staruszki wszystkich i tak dalej, więc chociaż raz udało mi się dostać pouczenie jakimś cudem. Patrząc po artykułach, jakie się pojawiają w internecie, no to tak niezbyt pochlebne. Ze wszystkiego za dużo możemy się tłumaczyć. Za mało praw mają? Tak. Czyli uważa pani, że prawo powinno być surowsze i stać... Surowsze, policja powinna mieć więcej do powiedzenia. No wrocławska policja, to zależy, bo są 2 grupy policjantów. Są policjanci tak zwani dobrzy i tak zwani źli. Z tymi dobrymi da się ugadać zawsze w jakiś tam sposób, to też zależy o co chodzi, ale poznałem też takich policjantów, którzy troszeczkę, że tak powiem, no, nadużywają swoich kompetencji. A których jest więcej? Myślę, że to jest tak 50 do 50. No myślę, że jest postęp jednak. Więcej się policji widzi na ulicach i no człowiek czuje się po prostu bardziej bezpiecznie. Znaczy generalnie, proszę pana, myślę, że za dobrze nie jest. No dlaczego? Większość ludzi wie. Ciężko się dodzwonić, ciężko, proszę pana, cokolwiek uzyskać. A jeżeli chodzi o taką pomoc obywatelską na przykład, na ulicach pan widuje często policjantów, czy raczej? Ja myślę, że policja nie powinna być na ulicach, że policja powinna być niewidoczna, tak jak normalnie na świecie jest. Tam gdzie trzeba, to ich nie ma. Ja się tu nieraz napierdalałem, tu mieszkam ponad 50 lat, to chyba wiem, to ich nie ma, ani jednego, jak szczury się pochowają. Nie widzę działań policji w mieście, a jedyne to, co czepiają się do takich rzeczy, które są w ogóle niepotrzebne. Wydaje mi się, do wielu ludzi, którzy, no nie wiem, łamią prawo, ale w sposób taki, który, nie wiem, nikomu nie zagrażają, ani nic takiego złego nie robią tak naprawdę. A czym powinni się zająć? Czym powinni się zająć? Walką z, nie wiem, z taką prawdziwą przestępczością, a nie łapaniem rowerzystów na rynku albo no nas tutaj, będących w pracy. Rzadko widzę policjantów tak na, w ogóle tak blisko mieszkańców. No trzeba bardzo się starać, żeby ich... spotkać. Kiedyś jakoś tak ten policjant, przynajmniej taki w parach widziało, że się chodzili, patrowali, jakoś tak było przyjaźni. Teraz nie wiem, nie widzę. Wbrew temu, co żona mówiła, widziałem pół godziny temu 2 policjantów, jak lustrowali jakichś tak ciemnoskórych, nie Wrocławian na pewno, tam na ulicy Świdnickiej, także czasami widuję, ja częściej bywam, mnie się wydaje, tak w centrum Wrocławia, częściej niż moja żona i widuję czasami policjantów. Bardzo dobre, najlepsze. Czuje się pan bezpiecznie? Bardzo bezpiecznie, tylko kradną dużo, ale to nie wina policji, tylko nasza.